Ostatnio coraz częściej zdarza mi się brać udział w testach różnych produkcji, zwłaszcza tych mniejszych. Lubię na własne oczy dostrzegać możliwości nadchodzących gier oraz mieć drobny wpływ na tworzenie danego dzieła. I ostatnio znalazłem beta testy gry Don't Die in the West i dziwi mnie, jak mało się o tej grze mówi, bo potencjał projektu jest ogromny. Hejka wszystkim, z tej strony Mario z ostatniej tawerny i dzikiego zachodu. A dzisiaj opowiem Wam o wrażeniach z testów gry Don't Die in the West. Zapraszam! Nie umieraj na zachodzie to sandbox z elementami RPG i survivalu, osadzony w świecie, jak sama nazwa wskazuje, Dzikiego Zachodu. Nasza przygoda zaczyna się od odwiedzin ziem wujaszka, jak jednak się okazuje, nie dane nam będzie z nim porozmawiać, bo zasnął snem wiecznym. Zorientowanie się w sytuacji próbuje nam pomóc Anabel, która jest tak głodna, że każde jej zdanie jest przerywane przez burczenie w brzuchu, więc trzeba ją nakarmić. Po tym dziewczyna wręcza nam akt prawny, który mówi, że rancz musi zostać odbudowane przed ukończeniem linii kolejowej Eastern Railroad, inaczej ziema zostanie sprzedana. Nasz bohater bierze sprawy w swoje ręce i zamierza nie tylko odbudować rancho wujaszka, ale też znaleźć osoby odpowiedzialne za jego okropny los. Brzmi to wszystko bardzo poważnie, ale uwierzcie, że gra tak naprawdę bawi się konceptem dzikiego zachodu, śmiejąc się sama z siebie. Ale postanowień trzeba się trzymać i musimy zacząć działać. Na początku problemem są ubogie umiejętności budowlane naszego protagonisty, bądź Protagonistki. Musimy pozyskać receptury na przedmioty nie tylko dekoracyjne, ale też pomagające nam tworzyć różne przydatne przedmioty. W tym celu udajemy się do miasta, które na pierwszy rzut oka wygląda na bardziej puste niż sklepy w niedzielę handlowe. Oczywiście, jak to w westernie, pierwszym miejscem, jakie odwiedzamy, jest salon. Chwila rozmowy z barmanem i wiemy, co się dzieje. Tutaj kogoś uprowadzili, tam ktoś woli mieszkać w górach niż w mieście, a obok jest kowal, który zgubił swojego ucznia. Jeszcze spotykamy starszego górnika, którego przekonujemy, że też jesteśmy górnikiem, poprzez powiedzenie, że też używamy kilofu do kopania minera. Cóż, ten zadowolony zdradza nam o położeniu kopalni, w której rzekomo straszy, ale łup jest tego wart. Podczas wykonywania misji zdobywamy potrzebny ekwipunek do zostania prawdziwym kowbojem, a ponadto odkrywamy mapę, bo nie ma żadnych znaczników gdzie mamy się udać, więc należy samemu znaleźć drogę. Warto wykonać przynajmniej kilka pierwszych misji, by móc się uzbroić i zyskać kilka receptur, bo potem możemy zająć się naszym ranczem. Jak mowa o uzbrojeniu, w grze dostajemy parę sztuk broni palnej, a i bronią białą możemy walczyć, chociaż niezbyt się to sprawdza. Strzelać będziemy nie tylko w zwykłych bandytów, ale też przyjdzie nam mierzyć się z bossami A to nie tylko będą kowboje z ogromnym paskiem życia Aka gąbki na pociski Teraz nie jest to zauważalne Ale twórcy będą pracować nad systemem karmy Nic nie przeszkodzi byśmy samemu zostali bandytom W grze znajduje się dziennikarz Który ma zapisywać nasze poczynania Więc złe uczynki na pewno wyjdą na jaw To jednak jest mowa o przyszłości produkcji Co jeszcze oferowały testy? Budowanie, które jest niezwykle łatwe i przyjemne Ja nie jestem mistrzem architektury ale nawet mi udało się zrobić coś w miarę ładnego. Przynajmniej dla mnie ten domek jest ładny. Na razie w testach nie ma za dużo możliwości budowania, jednak kurnik wraz z kilkoma stołami do tworzenia dały mi do zrozumienia, że z rancha będziemy mogli zrobić ogromną bazę pełną wyrobów do wytwarzania i miejsc dla naszych zwierzaków. Żeby budować oczywiście potrzebujemy materiałów. Tutaj wszystko działa zgodnie z podstawowymi mechanikami gier survivalowych. Ścinamy kierom, wydobywamy kilofem i tak dalej. Owe narzędzia będziemy z czasem zamieniać na ich lepsze odpowiedniki, wytworzone z wydobytych minerałów. Dodatkowo mają pojawiać się różne statusy, które będą wpływać na naszego bohatera. Najbardziej zauważalnym negatywnym efektem było zimno, gdzie nasza postać zaczynała się cała trząść i powoli chodzić. Jednak nie tylko statusy mają znaczenie u naszej postaci, w grze pojawią się również drzewka umiejętności. Robiąc konkretne czynności, zdobywamy do nich punkty, pozwalające nam sprawniej je wykonywać. Na przykład, używając broni palnej, będziemy zdobywać. Do niej bonusy w postaci większych obrażeń czy zwiększonej odległości strzałów. Jeśli natomiast nie lubicie przeżywać tego typu gier samemu, to spokojnie. Mamy tutaj możliwość przechodzenia gry w drużynie maksymalnie czteroosobowej. Stworzenie gangu z najlepszymi przyjaciółmi czy ze swoją drugą połówką da graczom ogrom zabawy. Graficznie jak sami widzicie, prezentuje się to bardzo uroczo. W założeniach będzie to równoznaczne z niskimi wymaganiami sprzętowymi, ale w testach był ogromny problem z królikami, bo jak to.

Rozmnażają się potwornie szybko. Myślę, że mogliście też odnieść wrażenie, że gra, nie licząc świata przedstawionego, nie różni się od innych przedstawicieli gatunku, co jest poniekąd prawdą, ale podkreślam, że aktualny stan gry jest typowo przeznaczony do testów i zgłaszania błędów. Już teraz widać pracę nad mechanikami, które mają urozmaicić rozgrywkę. Przykładem może być lasso służące do przyciągania przeciwników lub wspinania się po różnych miejscach. Natomiast sam świat będzie ciągle taki sam, leży. Zwiedzane kopalnie będą generowane losowo. Twórcy Funday Games dbają o relacje ze społecznością i aktywnie działają na Discordzie, informując i rozmawiając z graczami o wszystkim, co można udoskonalić w grze. Jeśli natomiast sami chcecie wypróbować Dondike in the West, to testy potrwają jeszcze do 18 września. Wystarczy napisać na specjalnym kanale prośbę o kluczyk, a autorzy chętnie Wam go dadzą. Po 18 września trzeba będzie poczekać na Steam Next Fest 2023, gdzie gra ukaże się w formie dema, bardziej. Dopracowanego, a jeszcze w tym roku czeka nas oficjalny start Early Access. Moim zdaniem, na tytuł warto czekać. Widać zaangażowanie twórców w pracę, a pomysł i aktualny obraz gry mają ogromny potencjał. Sam już po swoich doświadczeniach mogę powiedzieć, że jest świetnie. I tyle ode mnie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Oczywiście też zapraszamy na naszą stronę internetową pełną fantastycznych newsów i artykułów. A my widzimy się bądź słyszymy w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Hej!